dark reverie of all that life can be. Though you have suffered pain, your spirit soars and sings. Ania z Zielonego Wzgórza. Odcinek 19. Urodziny Diany. Na wyspie księcia Edwarda był luty, najchłodniejszy miesiąc w roku. Ostatnio Ania i Diana spędzały ze sobą każdą chwilę, w szkole oraz po lekcjach. Po tym, jak Ania uratowała życie Minnie May, mogła odwiedzać dom Barrych, kiedy tylko chciała. 3, 4, 5. Diana chce ze mną porozmawiać. Marylu, czy mogę pójść na chwilę do Diany? Po co? Spędziłyście razem całe popołudnie, a gdy Diana poszła do domu, stałaś na dworze przez pół godziny. Dała mi 5 sygnałów. To znaczy, że musi powiedzieć mi coś bardzo ważnego. Sygnały? O czym ty mówisz? Stawiamy świece na parapecie i za pomocą tabliczki dajemy sobie sygnały świetlne. Boże, od tego mogą zapalić się firany. Chcecie wywołać pożar? Coś ty, nie jesteśmy dziećmi. Bardzo uważamy. Diana zasygnalizowała, że coś jest bardzo ważnego. Muszę się dowiedzieć, co to. Nie będę mogła zasnąć, jeśli się nie dowiem. Tego byśmy nie chciały, prawda? Oczywiście. Możesz iść. Dziękuję. Aniu, masz wrócić za 10 minut. Słyszałaś? Mam być w domu za 10 minut. Zamknij drzwi za sobą. Nie ma czasu na nic innego, tylko Diana. Zgadnijcie, co Diana chciała mi powiedzieć. Albo nie, to za długo potrwa. Diana ma jutro urodziny i mama pozwoliła jej zaprosić koleżanki na przyjęcie w jej domu i zostać tam na noc. Pójdę do niej zaraz po szkole, a wieczorem pojedziemy saniami do Newbridge, na koncert w klubie dyskusyjnym. Rudowłosa sierotka pójdzie na koncert. Oczywiście, jeżeli jej pozwolicie. Więc jak? Pewnie będzie tam mnóstwo eleganckich ludzi. Najlepiej byłoby, gdybym udawała Cordelię. Uspokój się, Aniu. Ten pomysł wcale mi się nie podoba. Zwłaszcza ten koncert. Jak można myśleć o tym, by zabierać na koncert dwie małe dziewczynki? Ruby powiedziała wczoraj, że chodzą tam bardzo zacni ludzie. Ruby? Być może, lecz nie podoba mi się, że chcesz iść tam na koncert. Poza tym nie ma mowy o nocowaniu u Diany. To dziwne, że pani Barry wymyśliła coś takiego. Ale urodziny Diany są tylko raz w roku. Po raz pierwszy w życiu zostałam zaproszona do kogoś na urodziny. Na koncercie będzie nawet minister. Wygłosi przemówienie. Na pewno dużo bym na tym skorzystała. Proszę, pozwól mi pójść na ten koncert. Dość tego, Aniu. Czy ty się nigdy nie poddajesz? Nie zmienię zdania i już. Zdejmij buty i szykuj się do łóżka. Nie powiedziałam ci wszystkiego, Marylu. Pani Barry pozwoliła nam spać w wielkim łóżku w sypialni dla gości. To wielki zaszczyt. Ten zaszczyt cię ominie, Aniu. Czas iść do łóżka. Jeśli wspomnisz o tym jeszcze raz, rozgniewam się.
O co chodzi? Dlaczego nie chcesz jej puścić na ten koncert? Ponieważ uważam, że to nie będzie dla niej dobre. Obiecałeś, że nie będziesz się wtrącał w jej wychowanie. Chcę wychować ją na porządną kobietę. Tak, to prawda, że obiecałem, ale... Przestań się wtrącać. Wiem, co robię. Nie mówię, że nie wiesz, ale mam prawo do własnego zdania. Ono różni się od twojego. Ja pozwoliłbym jej pójść. Dlaczegoż by nie? Co w tym złego? Gdyby jutro zechciała zamieszkać na Księżycu, też byś się zgodził? Mateuszu, nie mam nic przeciwko nocowaniu u Diany, ale ten koncert? To nie dla niej. Ona potrzebowałaby tygodnia, żeby dojść do siebie. Wiesz, jak bujną ma wyobraźnię. Uwierz mi, znam ją bardziej, bo spędzam z Anią więcej czasu niż ty. Możliwe, ale ciągle uważam, że powinnaś jej pozwolić. Co z tobą, Aniu? Jeśli będziesz się tak grzebać, to spóźnisz się do szkoły. Moim zdaniem powinnaś pozwolić jej na ten wyjazd. Dobrze, możesz iść. Chciałam tylko zauważyć, że w domu nie rządzi już zdrowy rozsądek. Będę ci wdzięczna do dnia, kiedy osiwieje. Podziękuj raczej Mateuszowi. To nie będzie moja wina, jeżeli spędzisz bezsenną noc, bo nie będziesz mogła zasnąć w obcym miejscu albo przeziębisz się w drodze z koncertu. Jesteś wspaniała. Nie wyobrażasz sobie, jak bardzo marzyłam o tym, że kiedyś będę mogła pójść na koncert. Wszystkie koleżanki już były i opowiadały o tym w szkole. Nie chciałam was o to prosić, bo wiem, że bilety są drogie. Mateusz jest moją bratnią duszą, wiedział dokładnie, co czuję. Cieszę się, że jest ktoś, kto mnie tak dobrze rozumie. Pamiętaj, że ten pomysł ciągle mi się nie podoba. Przestań, masz mokre ręce, pomoczysz mi bluzkę. Gdzie byłaś? Czekałam na ciebie na brzozowej ścieżce. Bałam się, że zachorowałaś. Co się stało? To przez Marylę. Nie chciała mnie puścić, bo bała się, że przeziębię się w podróży albo że nie zasnę w obcym domu. Zgodziła się czy nie? Myślami Ania była już na koncercie. Słyszała muzykę i podziwiała eleganckie stroje gości. Nie była w stanie skupić się nad czymś tak mało romantycznym jak zadanie z geometrii. Miało to przykre konsekwencje, bo Gilbert był dziś szybszy i lepszy od niej. Zwykle byłaby zła z tego powodu, ale dziś było inaczej. Po szkole dziewczynki biegły do domu co sił w nogach. Ania była bardzo szczęśliwa. Chciała krzyczeć lub tańczyć z radości. Podwieczorek był dokładnie taki, jak Ania sobie wyobrażała. Bardzo elegancki, w sam raz na świętowanie urodzin. Resztę popołudnia dziewczynki spędziły na przygotowaniach do koncertu. Przyjaciółki nie chciały wyglądać po prostu ładnie, tylko przepięknie i romantycznie. Po wypróbowaniu różnych fryzur postanowiły jednak pozostać przy tych codziennych. Dziękuję. Wyglądasz bardzo elegancko. Ty też. Świetnie.
Oczywiście Ania wolałaby założyć coś innego niż swoją czarną, satynową sukienkę, ale była to jedyna elegancka rzecz, jaką miała. Postanowiła więc pomóc sobie wyobraźnią. Z łatwością wyobraziła sobie, że ma piękną suknię panny Cordelii. Słyszysz? To sanie. Dzień dobry. Cześć. Miło was widzieć. Witaj, Tommy. Witaj, Diano. Ania chłonęła każdą sekundę. Gdy pomyślała sobie, że największa atrakcja jest ciągle przed nią, bardzo się ucieszyła. Gdy w końcu zajęła miejsce na sali koncertowej, była tak podekscytowana, że zapomniała, iż jest zwykłym widzem. To był jej pierwszy koncert w życiu. Ania znała wszystkie osoby, które występowały na scenie. Goździk, który Prizzy ma we włosach, jest żywy. Naprawdę? Ruby mówi, że pan Phillips zamówił go w Charlottetown. Ponurej wieży drzwi otwarte są i ciemność widać w nich. Lecz muszę wejść i iść, taki los przypadł mi. Ania nie mogła oderwać oczu od Prissy. Uważała, że ona jest bardzo piękna. Z uwagą słuchała śpiewu chóru, który brzmiał niczym anielskie pienia. Gdy na scenie pojawił się Sam Sloan, by opowiedzieć historię chłopca, który chciał znosić jajka, tak jak kura, Ania śmiała się tak, że rozbolał ją brzuch. Potem na scenie pojawił się pan Phillips. Ania wstrzymała oddech. Przyjaciele, Rzymianie, słuchajcie, co muszę wam rzec. Przyszedłem pochować Cezara, a nie wysławiać jego uczynki. Zło, które czynią ludzie, idzie za nimi przez całe życie, a dobro często opłacane jest złotem. Szlachetny Brutus mówił, że Cezar jest ambitny. Gdyby nie to, byłby wśród nas. Według Ani, występ pana Phillipsa był gwoździem programu. Nie słyszała nigdy podobnych słów. W gruncie rzeczy nie widziała nigdy gry aktora. Monolog nauczyciela przyprawiał ją o dreszcze i wzbudzał smutek. Ani nie przeszkadzały nawet uśmiechy, które kierował do Prissy. Tylko jeden punkt programu był jej zdaniem niepotrzebny. Zupełnie niepotrzebny. Legionista padł na polu bitwy w dalekiej Algierii. Nie było obok niewieścich łez zmieszanych z krwią. Nachylili się nad nim towarzysze broni i słuchali, co miał im rzec. Nie zobaczę rodziny, ni ojczyzny mej. Weźcie proszę to i wiadomość mą, zanieście do Tinen. Tinen nad Renem. Ania przeżyła cudowny dzień. Przez całą drogę dzieliła się z towarzyszami podróży wrażeniami i bawiła ich naśladując występy. Ania nie wspomniała tylko o roli Gilberta. Postanowiła udawać, że nawet jej nie widziała. Dziewczęta wróciły do domu już po 11:00. Było ciemno i cicho. Wszyscy domownicy już spali. Przyjaciółki spędziły chwilę przed kominkiem, chcąc się ogrzać. Nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego nie zwróciłaś uwagi na występ Gilberta? On to zauważył, spojrzał na ciebie parę razy. Wiesz co? Myślę, że on cię bardzo lubi. Posłuchaj, Diano, jesteś moją najlepszą przyjaciółką, ale nie mogę pozwolić, byś wygadywała takie rzeczy. Nie dziw się tak. Ścigajmy się do łóżka. Zgoda? Hey!
Kto to był? To duch? Nie, to ciocia Josephine. Nie mam pojęcia, skąd się tu wzięła. Jestem pewna, że będzie na nas wściekła. Jest bardzo wrażliwa. Biedna ciocia, przestraszyłyśmy ją bardzo. Ciocia Josephine? To moja krewna, jest ciocią mojego taty. Mieszka w Charleston. Jest tak stara, że prawie nie można wyobrazić sobie, że kiedyś była dzieckiem. W liście napisała, że chce nas odwiedzić, ale nie sądziłam, że przyjedzie tak szybko. Ona ciągle myśli, że jest nieomylna i wie wszystko najlepiej. Wiedźma. Nie możemy spać w pokoju gościnnym. Musimy położyć się z Minnie May. Ciocia Josephine nie zeszła rankiem na śniadanie, a Diana nie wspomniała nawet o nocnej przygodzie. Ania też nic nie mówiła, lecz gryzło ją sumienie. Gdy żegnała się z przyjaciółką, życzyła Dianie powodzenia. Miała nadzieję, że ciocia nie będzie bardzo zła. Diano? Tak, mamo? Diano, czy to prawda, że przestraszyłyście wczoraj ciocię? Po co pytasz? Nie wierzysz mi? Twoja córka nie musi niczego potwierdzać. Tak, ciociu. Nie mam zamiaru zostawać w tym domu. Jeżeli to możliwe, chcę wracać natychmiast. Ciociu, jak możesz mówić coś takiego? To na nic nie zmienię zdania. Wiesz o tym dobrze. Zaraz zacznę się pakować i przygotowywać do podróży. Pieniądze, które miałam dać ci na lekcję muzyki dla Diany, tak? Możesz o tym zapomnieć. Nie stać mnie na wyrzucenie pieniędzy w błoto. Tak niewychowane dziecko nie zasługuje na lekcję muzyki. Diano, przeproś ciocię Josephine. Wyraziłam się chyba jasno. Szkoda zachodu, nie zmienię zdania. Proszę, przebacz mi, ciociu. Ania dowiedziała się o kłopotach przyjaciółki od Racheli Lindy. Była bardzo zdziwiona. Spodziewała się, że Diana dostanie burę, ale nigdy nie pomyślała, że tak się to skończy. Pobiegła do domu państwa Barry najszybciej, jak mogła. Chciała pomóc Dianie, ponieważ to ona wymyśliła wyścig i nie chciała, by przyjaciółka wzięła całą winę na siebie. Czy to prawda? Twoja ciocia była taka zła, że chce się pakować i wyjeżdżać? O tak, ona jest bardzo zgorzkniała. Szkoda, że nie słyszałaś wykładu, jaki mi dała. Nie chcę zostać tu ani chwili dłużej, nie zmienię zdania. Jeżeli o mnie chodzi, to może sobie jechać, ale mama nie chce o tym słyszeć. Dlaczego nie powiedziałaś jej, że to była moja wina? Myślisz, że mogłabym to zrobić? Nie mówisz chyba serio. Nie jestem paplą. Jeśli ty nie chcesz, to ja powiem wszystko. Mam nadzieję, że tego nie zrobisz. Ona cię pożre. Jest jak smok. Nie musisz mnie straszyć, Diano. I tak się boję. Chodźmy do środka, powiem wszystko. Mam nadzieję, że nie odgryzie mi głowy. Gdyby tak się stało, przyjdź mi proszę na ratunek i wyciągnij mnie z jej pazurów. Powodzenia, Aniu. Proszę. Pani Josephine Barry? Kim jesteś, dziecko? Nazywam się Ania Shirley. Mieszkam na Zielonym Wzgórzu i chciałam coś pani wyznać. Nie rozumiem. To, co wydarzyło się wczoraj w pani sypialni, to był mój pomysł. Powiedziałam Dianie, żebyśmy ścigały się do łóżka. Chciałyśmy zobaczyć, która z nas jest szybsza. Diana nigdy nie wpadłaby na taki pomysł. Jest mądra i ładna i nie chciałaby nikogo przestraszyć. Proszę, niech jej pani wybaczy. Mówisz, że mam jej wybaczyć? O ile pamiętam, ona też brała udział w tym wyścigu. To okropne i niesłychane zachowanie. Nie chciałyśmy zrobić pani krzywdy. Spędziłyśmy cudowny wieczór na koncercie i chciałyśmy trochę przedłużyć sobie zabawę. Przepraszam bardzo i proszę o wybaczenie dla Diany. Wiem, że bardzo cieszyła się na te lekcje muzyki, które zgodziła się pani opłacić.
To straszne uczucie, marzyć o czymś, a potem tego nie dostać. Jeśli pani chce kogoś ukarać, to proszę ukarać mnie. W sierocińcu karano mnie nawet, jak byłam mała, więc zdążyłam się przyzwyczaić, ale Diana nie. Tylko proszę, niech mnie pani nie pożre. Nie zamierzam tego robić, choć wolałabym, żebyś użyła innego słowa. Spójrzmy na to z drugiej strony. Byłyście zmęczone i chciałyście szybko położyć się spać. W ten sposób łatwiej będzie mi to zrozumieć, bo sama byłam zmęczona i szybko się kładłam. Usiądź, proszę. Chciałabym dowiedzieć się więcej o tobie. Skąd pochodzisz? Niestety nie mogę teraz tego pani opowiedzieć. Widzi pani, muszę iść do domu, bo inaczej Maryla bardzo się na mnie pogniewa. Ona jest bardzo miła, adoptowała mnie i próbuje wychować na dobrą kobietę. Wiem, że to bardzo trudne zadanie, ale nie można jej za nic winić. Maryla nigdy nie pozwoliłaby na coś takiego. Diana mogła nauczyć się takich rzeczy tylko ode mnie, nie od swojej mamy. Czy wybaczy jej pani i zgodzi się tu zostać? Mogę zastanowić się nad tymi pytaniami, jeżeli obiecasz mi, że wrócisz tu i opowiesz o sobie. Więc udało mi się sprawić, że zmieniła pani zdanie? Mogłabyś skłonić mur, żeby się przesunął. Diano, chodź tu szybko, nie musisz bać się dłużej. Dziękuję, Aniu. Teraz to wszystko staje się zabawne. Panna Josephine nigdy nie spotkała takiej dziewczynki jak Ania. Od razu ją polubiła. Przebaczyła dziewczynkom ich wybryk i dała Dianie piękną bransoletkę. Poinformowała wszystkich, że rozpakowała walizkę. Postanowiłam tu trochę zostać, ale tylko dlatego, że chcę, żeby Ania mnie odwiedzała. Gdy Ania opowiadała o tym, co się wydarzyło, Maryla powiedziała tylko: mówiłam, żebyś została w domu. Ciocia Josephine spędziła w domu Diany cały miesiąc. Po raz pierwszy była to miła wizyta. Dzięki Ani była w dobrym humorze. Ciocia doskonale grała na pianinie i nauczyła dziewczynki wielu wspaniałych piosenek. Gdy wyjeżdżała do domu, powiedziała: Aniu, jeżeli będziesz w Charleston, musisz mnie odwiedzić. Będziesz spała w pokoju gościnnym, na pewno ci się spodoba. Do widzenia, ciociu Josephine. Wyglądało na to, że Ania znalazła kolejną pokrewną duszę w cioci Josephine. Do widzenia, do zobaczenia wkrótce. Minęła zima i nastała wiosna. Minął rok, odkąd Ania pojawiła się na Zielonym Wzgórzu, ale nikt o tym nie pamiętał. Ania postanowiła nie pójść do szkoły, żeby świętować. Ale o tym następnym razem. Tekst Maciej Zaremba. Czytał Ireneusz Machnicki. We'll be right back.